Sponsorem relacji jest Orlen. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Można powiedzieć, że wiele meczów w jednym meczu. Ten pierwszy to kiedy ich, ale też od stanu 8-8, dosłownie no, zaczęliście ich roznosić. Czy to oni pękli, czy to przy tym stanie 8-8 coś z wami się takiego stało? Oni pękli przy stanie 8-8. Ja miałem wrażenie, że do stanu właśnie 8-8 gramy już chyba pół godziny, ponieważ dłużyło się. To były bardzo dobre siatkarskie akcje. Nie było tam żadnego przypadku. Wytrzymaliśmy to i później już poszło. Oni troszkę pękli i mieliśmy łatwiej. Świetna gra na skrzydłach, świetnie wyprowadzane i kończone kontrataki. Bardzo dobra zagrywka, odrzuciła ich od siatki, rozgrywający nie miał tutaj pola do popisu. Gra się układała świetnie i tak było do połowy trzeciego seta, w którym oni zaczęli nas doganiać, niezrażeni tymi poprzednimi partiami. Straciliśmy do tego Michała, podcięło nam to skrzydła. Czwarty set, dużo gorszy już w naszym wykonaniu. Oni rozpędzeni, nie do zatrzymania, praktycznie nic nie można było zrobić. I w końcu tiebreak, w którym była wojna emocji, wojna nerwów, dużo dyskusji potrzebnych bądź nie z sędziami, z przeciwnikiem, sprawdzanie akcji przez challenge, dużo też twardych ciosów, twardych wymian i my kończymy, bronimy meczową piłkę i odwracamy losy spotkania. Czy psychicznie lepiej drużyna się czuje po meczu wygranym 3-2, po ciężkim boju, czy lepiej może byłoby wygrać to 3-0? To może tak. Na pewno lepiej byłoby to wygrać 3-0 szybciej, oszczędzilibyśmy zapewne winiara, ale z drugiej strony wygrana dzisiaj, wygrana w ogóle, uważam, że daje nam więcej niż te same dwa punkty, które zdobyliśmy. Sponsorem relacji był Orlen, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce siatkowej.